Suwałki Blues Festival oczaruje na nowo. Do najlepszych festiwalowych wzorców i doświadczeń po przerwie pandemicznej i zamknięciu edycji projektowej zamierza wrócić Bogdan Topolski, dyrektor artystyczny Suwałki Blues Festiwalu. Patronat nad tegoroczną edycją objął marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki. Wracamy do atmosfery sprzed pandemii. Pozostawiamy edycję polską, pozostawiamy edycję projektową, w której współpracowaliśmy z Norwegami. Wracamy jak gdyby do tych wszystkich najlepszych doświadczeń, do najlepszej atmosfery, która była w ramach poprzednich wszystkich edycji. Podczas spotkania z dziennikarzami kolejno odsłaniano gwiazdy 16 edycji tego wydarzenia. Wiele z nich naprawdę zaskakuje, bo znani są z zupełnie innych klimatów niż bluesowe. Mrozu, wykonujący na co dzień zupełnie nie bluesowy repertuar, może okazać się dla miłośników gatunku wielkim odkryciem i niespodzianką. To on będzie gwiazdą koncertu otwarcia. Artysta z najwyższej półki. Ja myślę, że to będzie nie lada zaskoczenie dla tych wszystkich, którzy przyjdą na koncert Mrozu. Wydarzeniem z pewnością stanie się koncert formacji, którą wszyscy kojarzą wyłącznie z bluesem. Choć Jam już nie raz stawał na scenie przed festiwalową publicznością, tym razem pojawi się w doborowym towarzystwie. Koncert zatytułowany Jam i Dzieci Bluesa naturalnie umieszcza na scenie Sebastiana Riddla, ale prócz niego usłyszymy również Leszka Cichońskiego, Dariusza Kozakiewicza. W koncercie udział weźmie również legenda polskiej sceny muzycznej. Muzyk, kompozytor, wokalista, autor takich przebojów jak Co się stało z Magdą K. czy Autobiografia, Zbigniew Hołdys. Pamiętacie Państwo Pepe Wróć, prawda? Jeżeli on z Jamem to zagra, to mnie już się coś tam szkli troszkę takiego z radością będę na to czekał. Nie odsłonięto jednak wszystkich bohaterów tego koncertu. Piąte nazwisko pozostało tajemnicą organizatorów. Wielkim oczekiwanym tegorocznej edycji będzie muzyk, o którego SBF zabiegał od wielu lat. Walter Trout, światowej klasy gitarzysta, stanie na suwalskiej scenie w sobotę 8 lipca. To ogromne, ale i doceniane w kraju oraz za granicą przedsięwzięcie wsparte zostało finansowo przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować naszym partnerom, sponsorom na czele z województwem podlaskim. Marszałek województwa podlaskiego przekazuje dotacje brutto 100 tysięcy złotych. Wsparcie dla Ślepska. Niemal 1,5 miliona złotych. Taka kwota widniała na symbolicznym czeku, jaki wręczony został prezesowi siatkarskiego klubu na chwilę przed niedzielnym meczem z Lug Lublin. Wsparcie finansowe pochodzące z samorządu województwa podlaskiego dodało w niedzielę skrzydeł suwalskim siatkarzom, którzy pokonali lubelską drużynę 3-1. Dotacja wojewódzkiego samorządu nie po raz pierwszy trafia na konto drużyny Ślepsk Malów Suwałki. Dla nas to jest wielki zaszczyt, że możemy współpracować z tak wspaniałą drużyną. Jest to wizytówka sportowa województwa podlaskiego, wizytówka sportowa w siatkówce. Dziękuję z tego miejsca bardzo serdecznie dla prezesa Wojciecha Winnika za to, że tak wspaniale prowadzi ten zespół, dla trenera, dla wszystkich zawodników, którzy walczą, ale także i dla kibiców, którzy tak dzielnie przychodzą i wspierają naszą drużynę. Kibice głośno wyrazili swą radość, a chwilę później za finansową pomoc dziękował w świetle Jupiterów również Wojciech Winnik, prezes suwalskiego klubu. Chciałbym podziękować na ręce pana Pawła od zawodników, od trenerów, od wszystkich pracowników klubu, naszych wspólników, naszych partnerów, a także tej wspaniałej publiczności, która przeszło 30-tysięcznej osobowej liczbie wypełniła arenę Suwałki w sezonie 22-23. Za to zaufanie mam nadzieję, że dalsza nasza współpraca będzie się równie dobrze układać. Dziękuję. W budżecie Ślepska blisko 1,5-milionowe wsparcie to niebagatelna kwota, ale też taki wydatek dla wojewódzkiego budżetu
ma ogromny walor promocyjny. To są środki, które niebagatelnie przyczynią się do tego, żeby klub mógł dalej dobrze prosperować na tym poziomie, co jesteśmy, czyli w rywalizacji z najlepszymi na świecie, bo dzisiaj klubowa polska siatkówka osiąga szczyty szczytów, to są naprawdę już Himalaje tego, co można zrobić, i to jest ogromna duma i zaszczyt, że Suwałki mogą być w gronie tych najlepszych 16 zespołów. Urząd Marszałkowski dostrzega tą naszą pracę tutaj, dostrzega walory promocyjne, dostrzega te walory pozasportowe, jak krzewienie, zachęcanie, motywowanie młodego społeczeństwa do uprawiania sportu, a także do aktywnego udziału, bo sport to nie tylko siatkarze grający, ale także to są trenerzy, to są trenerzy przygotowania fizycznego, to są fizjoterapeuci, fotografowie, to jest spektrum bardzo dużego oddziaływania i my się bardzo cieszymy, że ta współpraca z roku na rok rozpędza się. Mam nadzieję, że ten kolejny krok, który stawiamy, i to zaufanie, które dostajemy, wykorzystamy właściwie tak, żebyśmy za rok mogli również się cieszyć z takiej i spotykać się w tak miłych sytuacjach. I zdaje się, że nadzieje Wojciecha Winnika oparte są na solidnych podstawach. Deklaracja bowiem jest jasna. W tym roku spadliśmy i na pewno w następnym roku też wesprzemy. Bez pomocy województwa trudno byłoby udźwignąć ciężar finansowy prowadzenia drużyny, która od kilku lat uczestniczy w rozgrywkach Plus Ligi. Wiążą się z tym ogromne wydatki. Nasze północno-wschodnie kresy, wiemy, nie są potentatami. Tu musimy w jedności grać i w jedności budować każdą markę. Czy to w kulturze, czy to w sporcie, czy w jakiejkolwiek innej działalności. Ja się ogromnie cieszę, że hasło nasze "Razem możemy więcej" działa. I to nie działa już tylko tu u nas w Suwałkach, nie tylko w regionie Suwałk, ale tak naprawdę w całym województwie. Z tego się ogromnie cieszę. Dowodem tego, już na koniec powiem, są ci kibice. Przeszło 25 tysięcy osób odwiedziło nas w sezonie 22-23. To jest naprawdę ogromna cyfra. Przeszło 80 partnerów. To bardzo cieszy. To pokazuje, że droga jest chyba obrana właściwa. Teraz tylko pracować, pielęgnować te sprawy i, tak jak mówię, stawiać sobie kolejne cele na kolejne lata.